Tomasz Narkun po kolejnej obronie pasa w dywizji półciężkiej. No, zrobiłeś to, co zapowiadałeś na ważeniu. Dwie piękne bomby, a później to, co Żyrafa robi najlepiej. Tak, dziękuję Bogu. Udało się. To były jedne z cięższych przygotowań w moim życiu. Przez tą całą sytuację, która się dzieje teraz na świecie. Miałem walczyć w marcu, później w maju, później we wrześniu. Także przekładane te gale były. Także no, ta wygrana cieszy tym bardziej. Niektórzy we mnie już nie wierzyli, oczywiście moi fani mnie wspierali, tyle co wiadomości dostałem, to już nawet nie będę się miał, że odpisałem każdemu, bo nie odpisałem, ponieważ jeżeli miałbym tylko to robić, bym nie trenował. Także no, z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim fanom. Powiedziałeś o tych mijających miesiącach bez walki i tak się zastanawiam, czy ta pierwsza runda to była runda na zrzucenie tak zwanej klatkowej rdzy. Zgodzisz się? Bo tam tak wydawało mi się, że trudno było ci wyczuć dystans. Znaczy, nie czułem tego, żeby było trudno, z tym, że był taki plan. Plan był taki, żeby mocno zdecydowanie ruszyć w drugiej rundzie. W pierwszej rundzie, w pierwszych minutach wiedzieliśmy, że Chorwat ma bardzo mocne uderzenie. No zresztą no, tyle nokautów w swojej karierze, tak? Dlatego też no, chcieliśmy jakby w drugiej rundzie dopiero zaatakować. No i zaatakowałeś, kombinacja lewy-prawy i tak naprawdę to był knockdown, mam wrażenie, że to był... On mocno podłączony poszedł na deski, zgodzisz się? Znaczy no to było mocne uderzenie, bo już widziałem, że padł po nim, także no i tak miał mocną szczenę na tyle, że wytrzymał to i jeszcze musiałem jakby dokończyć dzieła w parterze, ale no szacunek dla niego, że przyjął wyzwanie, przyjechał tutaj odebrać mi mistrzowski pas, także no szacun dla niego. Ogromna radość, gdy wyszedłeś z oktagonu, no niestety potem walczył Michał Materla, nie wyszło i trochę ten entuzjazm jest mniejszy. Właśnie dlatego teraz jestem taki smutny, bo jest 1-1 dla berserkerów. Michał Materla niestety przegrał, jest mi bardzo smutno. Wiem, jak ciężko pracował na to, żeby dzisiaj wygrać. Razem pracowaliśmy, przerobiliśmy naprawdę ten obóz przygotowawczy bardzo mocno. No ale no, jak to się mówi, tylko ci nie przegrywają, co nie walczą. Także no, to jest część tego sportu i trzeba się z tym pogodzić. Wiem, że Michał jest na tyle mocnym zawodnikiem, że weźmie to wszystko na bary i pójdzie do przodu. A jakie plany teamu Narkun? Zastanawiam się, czy będziesz bronił tego trofeum, które na twoim barku teraz spoczywa, czy chcesz wyrównać rachunki? Znaczy, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Na dzień dzisiejszy chciałbym się cieszyć wygraną. Było to naprawdę coś wielkiego dla mnie, bardzo ciężko trenowałem, tak jak mówiłem, no, były to najcięższe przygotowania, także no, chciałbym dzisiaj wypić kilka szampanów i zająć się sobą, a później zobaczymy, pomyślimy, czas pokaże, chyba że rzecznik coś powie. To może Narkun Team. Jeszcze raz. Narkun Team! 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 Tomek bez takiego teamu. By się popłakał. Na szybkości chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, wszystkim ludziom, którzy we mnie zawsze wierzą, którzy dają mi tego kopa motywacyjnego do tego, żebym stawał codziennie z rana, dostawał w pierdziel na treningach, bo dzięki wam trenuję. Dziękuję bardzo. Dzięki, gratulacje. Ah!